Ja nazywam się Marian Ciechanowicz. Rodzony tutaj. Nasza cała rodzina pochodzi z krakowskiego województwa. Folwark Mogilno. W XVII stuleciu jako żołnierz, oficer, pułkownik Ciechanowicz pracował w armii Radziwiłłowskiej i dostał tutaj darowiznę, jakieś 4-5 kilometrów od tam, Bielice. No i tutaj, i tutaj cały czas już. Naszej rodziny było coś, kilka księży, trzech biskupów było. Ja osobiście byłem wychowańcem Stalina w lagerach tych. Lagerach 10 lat od mnie, na dalekiej północy. Tam zmarło przy mnie może jakieś z tego, jak powstanie ten było w tym. Czeczeni na Gruzji zrobili powstanie, to oni tam zławili ich i potem jakieś 15 tysięcy przywieźli tam też. I wszystko wymarło, jak jest. W ogóle cała śmietanka litewska, lotewska, estońska, to było w tych lagerach. To jest polityczny lager taki. Wrogo usposobiony do władzy sowieckiej po poruczeniu tego rządu z Londynu miał zadanie tego cel od darowania tej zachodniej Białorusi i przyłączenia do Polski. No. Praktyczne działanie nie rozkryte. Praktyczna działalność nie rozkryta. Jak wyjeżdżali stąd do Polski to w 50, to już po zwolnieniu z tych z lagera, zwolnienia nie dali, politycznie niepewny. Pojechałem do Moskwy. No, tam w konsulacie polskim też siedzieli takie pastuchy, to zobaczyłem na nie to wszystko, ale oni kierują mnie do tego, do głównego naczelnika policji sowieckiej w Moskwie. Poszedłem do niego, poszedłem, no i przedstawiam wszystko, jak. On słuchał, a potem, znacie co? Я вам скажу, только смотри, чтоб никому не сказал, чтоб нигде ничего. Я мыслям, что мне на шапка спадла, на голове вообще шапка. Ну и не дали выезду. Местом шляхтиц гербу могила. Трумна и какие-то такие, что-то вроде świata, no, coś. Oto, jak bym pokazał teraz, to w gazecie jest u nas. Szlachta dworska to liczyło się ci, którzy mieli większe obszary. Większe obszary. A zagrodowa szlachta to takie gospodarze, którzy obrabiali całe gospodarstwo swoimi rękoma. O. Pochodzenie nasze z tej dworskiej szlachty. A już przyszło się życie, potem tutaj o, jako szlachta zagrodowa. Pomimo, że nie byłem bogaty, biedny chłopak, jednak miałem bardzo wielki autorytet. Czemu? Byłem dowcipny. Zawsze, nigdy się nie napiłem, żeby się napić. Jeżeli troszkę podpiję, zaraz chowam się, żeby mnie nikt nie widział. A żeniłem się z Podmira, z biedną dziewczyną, bez matki, bez ojca, sierota. Było pięć ich sióstr i wszystkie wyszły prima. Liczyli najgorsze, już nie chcieli, bo oni bali się, że ja gulaka, że ona była spokojna, ona bardzo, bardzo charakterna była, bardzo dobroduszna. O. Tak bali się, że ona wpadnie, a potem, jak poznali mnie, byłem samym lubianym szwagrem.
Ja w ogóle z wierszów tak, tego, jak on, Serekomle, nasz rodak, nasz bliski rodak, tak samo szlachciec, ale zubożali, potem zmarł w młodym wieku, jak on pisze, niepiśmienny. Ja nie zazdroszczę, chowę imien Boże, nic i nikomu na Bożym świecie, jednego tylko zazdroszczę może, że wy ludziska pisać umiecie. Dajcież mi pióro i kartkę białą, nauczcie piórem wodzić w potrzebie, toż by latało, jak błyskawica po ciemnym niebie. Wszystko, co boli, co cieszy szczerze, wszystko bym wiernie kładł na papierze. Do 82 lat czytałem zupełnie poprawnie, bez okulary, bez niczego. A o teraz już po wszystkim. Jak byłem jeszcze przy dożonym wzroku, to mój jedyny odpoczynek, największy milowany, książka. Szczególnie lubiłem tego Sienkiewicza. Potop czytałem może 5 razy. Pewno 5 razy przeczytałem Potop. Jak ten Kmicic, jak on mi się podobał, to już granic nie ma. Nie ma granic naprawdę. Ja najlepiej lubiłem tego, jak on nazywa się, Serekomle. Szkoła wiejska jeszcze teraz całkowicie na piątkę. Szkoła wiejska Serekomli. Na końcu naszej wioski stała się nowina. Starzy nie wiedzą płakać, czy śmiać się należy. Pobudowano chatę, jeszcze bez komina, jeszcze berwem sosnowych nie przykryt ten świeży, a już wniesiono ławki, coś na kształt kościoła. Jak świat światem u nas tych dziewów nie słyszano, to będzie szkoła. Może to i dobra, może dla nowina, każą chłopców posyle do tego tam czarta. Kazał pan, kazał pleban, kazał pan starszynia, to niech sobie chodzą, rzecz krótki nie warta. Wprowadzili jakiegoś jego gościa z miasta, broda mu żółtawa jak miotelka wyrasta. Chodzi w krótkim kożuszku, kapeluszu dużym, pali krótkie papierki jak milulki kurzym. Panie szanowny, jak u nas mówię, między szlachcicem a mużykiem nie ma różnicy, a umnym i durakom jest большая różnica. O, pan rozumie, co ja mówię? Rozumnym, a durnym jest za wielka różnica. Kończyłem siedmą oddziałówkę i potem do gimnazjum wstąpiłem. W gimnazjum matury nie miałem, nie było pekunie. Niżej anima pecunia non est, charonin orcum non transportare. Poszedłem pracować fizycznie, aż do czasu 65 roku, kiedy mnie obwaliła ostatecznie choroba. I po chorobie, na prośbę tego dyrektora, zostałem już pszczelarzem tym. Jakich życie ich, biologiczne życie pszczół, o dużo bądź od człowieka mądrzejsze. Dlaczego? Człowiek uczy się, praktykuje się, a tu już jego wrodzona coś. Leci. Każda pszczółka już wie swoje zadanie. Pszczelarki, te miodarki, które lecą, zbierają tylko miód, przynoszą. Drugie, takie młodsze pokolenie, przerabia je. Do tych składa, do plejstra, do sklepia, żeby nie było. A kto ich uczył to? Kto ich uczył? Szkoły one przechodzili. Tak jak człowiek. Każdy, ktokolwiek zbliży się do niej, nieproszony, jak to mówi się, ona liczy za swego wroga. I rzuca się na niego i wszystkie za jedno i jedno za wszystkich. Albo to non solum Egyptus humam fertilirum quam attica habebet. Nie pamiętam już. Brat pracował w uniwersyteckim majątku, tym
Ichtiologiem rybę hodował. I tam i teraz koło Wilna, w Ornianach. I w tym... No, dzieci jego w Wilnie. Syn Janek, profesor, doktor filozofii. Sienkiewicz, o, proszę. Sienkiewicz. Sienkiewicz, no... Hrabia Monte Cristo polskie. A zatem to takie... Szaleństwo Ewy i tam inne, tam, tam, tam. Romeo i Giulietta. Romeo i Giulietta. Nie widzę. A, Ernest Minuhej. Nie przeczytał. O, Mickiewicz. Litwa, ojczyzna ty moja, ty jesteś jak zdrowie, wiele dziecięcy nie trzeba, ten się tylko dowie, kto cię stracił na wieki, dziś w całej ozdobie, widzę i obiecuję, bo tęsknię po tobie. Panna święta, co jasny bronisz Częstochowy, ty co zamkowy Nowogródzki strzeżesz jego wiernym ludem, jakoś mnie dziecko powróciłeś cudem. Jestem polskim szlachcicem, tak, z urodzenia szlachcicem. Ostatnim? Bodajże ostatnim. Tutaj to wszystko zamiera. U nas tutaj wszystko, polskość zamiera.